Tyflografika Pana Twardowskiego Na pionowo zorientowanym białym tle, konturowany czernią, uwypuklający się w lewo duży sierp kropkowanego księżyca. Jego spiczaste końce z prawej zbliżają się ku sobie. Wewnątrz sierpu księżyca w dole siedzi zwrócona w prawo czarna postać Pana Twardowskiego w czarnej szacie. Na jego okrągłej głowie okrągła, spłaszczona czarna czapka. Nad czarną płaską plamą twarzy sterczą dwa czarne pióra. Czarna szata opływa tors, zaokrąglone plecy, pod pośladkami łącząc się z wewnętrznym konturem księżyca. Pod kątem prostym opada z kolan sięgając jego dolnego obrysu. Kropki na księżycu i czarna szata twardowskiego delikatnie połyskują. Pan Twardowski jest postacią pojawiającą się w kilku krakowskich legendach. Był nie tylko szlachcicem, ale także alchemikiem, który zawarł pakt z samym diabłem. Według jednej z legend w piwnicach pałacu Krzysztofory miał swoją pracownię alchemiczną, a obecnie należy go szukać na Księżycu.